Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie w kolejnej odsłonie gorących pytań telewizji w Polsce.pl. Za nami dwie flagi, niemiecka i rosyjska. Nowy sojusz, sojusz ponad Europą, sojusz, który ma zmiażdżyć w polityczny, ale już niestety również coraz częściej słyszymy militarny sposób. Nie tylko przecież suwerenność Ukrainy, ale coraz szerzej i głośniej mówi się o dalszych konsekwencjach tego kryzysu, z którym mamy do czynienia na granicy rosyjsko-ukraińskiej. Wczoraj, drodzy Państwo, bardzo ważne spotkanie w Kijowie. Premier Mateusz Morawiecki w bardzo ważnym przesłaniu, takim dużo bardziej ponad tym tutaj lokalnym rynkiem politycznym, mocne, bardzo europejskie, proeuropejskie wystąpienie pana ministra. Ale my dziś witamy Jacka Karnowskiego, redaktora naczelnego tygodnika Polityka. Bardzo serdecznie cię, Jacku, widzę. Tygodnika Sieci. Dzień dobry. Tygodnika Sieci, oczywiście, Tygodnika Sieci. Ale pytanie do ciebie bardzo ważne. Byłeś wczoraj w Kijowie, uczestniczyłeś w tym spotkaniu, w tym niezwykle ważnym spotkaniu. Zanim spytam cię o słowa premiera i twój komentarz dotyczący, chciałem cię spytać o nastroje, co się wyczuwa, co się wyczuwało ze strony ukraińskiej. Jak ty odbierasz to, co się dzieje, troszeczkę zza kulis tego, co wszyscy widzieliśmy wczoraj. No oczywiście uczestniczyłem jako dziennikarz, tak, więc oczywiście, tak. tej strony takiej negocjacji, spotkań nie obserwowałem. Natomiast no, miasto, samo miasto Kijów, wielka 3-milionowa metropolia, zresztą niezwykle ciekawa, taka przyjazna, można powiedzieć, bo to jest no, taka prawdziwa tkanka miejska, mnóstwo zabytków, warte miasto z pewnością odwiedzenia, no nie jest tak daleko, jest absolutnie bezpieczne, oczywiście niedrogie jak dla nas. Samo miasto funkcjonuje normalnie, nie widać jakichś oznak paniki, choć polscy dziennikarze, którzy pracują na miejscu, mówią, że jednak gdzieś tam w tle to zagrożenie wojną jest. Na przykład no są informacje o tym, że Ukraińcy odwołują urlopy zimowe, które często spędzają w tych ukraińskich Karpatach, czyli to jest mniej więcej region dawnego polskiego Stanisławowa, obecnie Iwano-Frankiwska, że na przykład wiele osób ma spakowaną taką żelazną torbę, w której są dokumenty, jakieś najważniejsze, prawda, zaświadczenia i może trochę pieniędzy, coś, co się zabiera w takim pierwszym momencie, gdy coś złego się dzieje. To są jakieś takie oznaki tego, że, no, że coś tam wokół się dzieje. Tak samo wykupują Ukraińcy, czy kupują kaszę gryczaną. To tam jest taki podstawowy produkt na wypadek wojny, prawda? Nie wiem, co my byśmy w Polsce kupili, może fasolę, tak, mąkę na pewno, olej, a tam to jest kasza gryczana, więc trochę tych objawów takiego poczucia zagrożenia jest. Z drugiej strony władze ukraińskie niezwykle wyraźnie apelują o spokój. No tutaj oczywiście jest obawa o gospodarkę, o to, żeby ona się nie załamała, żeby waluta była stabilna, która zresztą no, ostatnio przestała być stabilna. Hrywna była przez długi czas właśnie ustabilizowana, a teraz znowu trochę traci na wartości, co też jest oczywiście związane z zagrożeniem. W sumie z zewnątrz nie widać jakiejś paniki, ale oczywiście jak to bywa, jeżeli się pogrzebie, podrapie tę rzeczywistość, no to trudno, żeby to było bez konsekwencji. Posłuchajmy w takim razie, Jacku, fragmentu wystąpienia premiera Morawieckiego wczoraj w Kijowie. Drodzy nasi partnerzy niemieccy, nie można jedną ręką podpisywać się pod wyrazami solidarności z Ukrainą w obecnym stanie, a drugą ręką certyfikować Nord Stream 2. To ze sobą po prostu nie współgra. Uruchamiając Nord Stream 2, Berlin nabija pistolet Putinowi, którym potem on może szantażować tak naprawdę całą Europę. Premier odpowiadał również na pytanie portalu w polityce.pl. Tam też bardzo ważne słowa. Państwa oczywiście odsyłam również do portalu, w którym relacja z tego jest bardzo szeroka. Jacku, no rzeczywiście, no, premier powiedział to chyba, o czym myśli każdy, nawet nieszczególnie wchodzący głęboko w temat. No mamy pewien problem. Niemcy dogadują się ponad Europą z Rosjanami. Czy ofiarą padnie Ukraina? Jak sądzisz? Jak potoczą się wypadki, choć oczywiście dzisiaj bardzo ciężko na twardo odpowiadać na tego typu pytanie.
Znów odwołam się do moich rozmów z polskimi dziennikarzami, którzy bardzo śledzą ukraińskie życie polityczne, a którzy tam oczywiście też byli na miejscu. Pytałem, czy coś, co nazwaliśmy w tygodniku sieci, w tym numerze, który obecnie jest na okładce, zdradą Niemiec w obliczu rosyjskiej agresji, czy to jest dla Ukraińców dotkliwe. Potwierdzali, że to jest oczywiście rodzaj szoku, no bo ukraińskie elity długo inwestowały w relacje z Niemcami. Dały się zwieść, prawda, jakimś fundacjom, takim gestom pomocy, a w obliczu próby, w chwili próby widzimy, Niemcy się odwracają, nie chcą dawać broni. Jest cała ta dyskusja, czemu Brytyjczycy latali dookoła Niemiec, czyżby bali się, że Niemcy w razie zapytania nie udzielą zgody, więc korzystali z korytarza przez Danię i Polskę. To jest dla Ukraińców oczywiście szok. Ja zapytałem premierów Polski i Ukrainy na tej konferencji prasowej, czy ich zdaniem można mówić o nieformalnym sojuszu niemiecko-rosyjskim. Oczywiście nie odpowiedzieli wprost. Premier Morawiecki powtórzył tę tezę, prawda, o nabijaniu pistoletu rosyjskiego za pomocą Gazpromu. Ten swój apel do Niemiec, no, w podobnym tonie premier Ukrainy. Ja się nie spodziewałem, że oni powiedzą, tak, jest ten nieformalny sojusz, ale uważam, że czasami przez takie pytania też na coś się zwraca uwagę, również międzynarodowej opinii publicznej, więc dlatego zapytałem o ten sojusz, no, który jest chyba faktem, jest faktem. Nie wiem, czy Wojtku zgodzisz się, że tutaj zawdzięczamy tę prawdę zmianie rządu w Niemiec. Dopóki w siodle siedziała Angela Merkel, doświadczony zawodnik, sprytnie to ukrywała. Jak przyszedł kanclerz Scholz, to, że tak powiem, chwila nieuwagi i świat tak rozdziawił buzię ze zdziwieniem, mówi, no nie, no tam jest sztama, więcej niż sztama, tam jest współpraca. Znowu leżymy między Rosją a Niemcami. Ale nie masz takiego wrażenia, że to rozdziawienie ust i to zdziwienie niektórych publicystów, nie mówię w Polsce, ale też na świecie, słowa premiera naprawdę odbiły się w również polskiego premiera w zagranicznych mediach, głośno o nich, no, że to zdziwienie jest cokolwiek dziwne. No chyba każdy, kto chociaż trochę przypatruje się tym stosunkom niemiecko-rosyjskim, tej dużej jak dla Europy, ale jednak geopolitycznej układance, to tutaj chyba nie mieliśmy wątpliwości, że Niemcy będą w taki, a nie inny sposób działały w kontekście Ukrainy, dla których z całym szacunkiem, Jacku, Ukraina jest tylko kawałkiem państwa na mapie. Wybacz ten mój pesymizm, ale mam takie nieodparte wrażenie. No tak, ale dla Ukraińców Ukraina jest najważniejszym państwem na świecie i mają do tego prawo, do takiego poglądu, do takiej postawy. Masz rację, że to było oczywiście widoczne. My to widzieliśmy, czyli no nazwijmy to polski obóz niepodległościowy. Widziała to Polska reprezentowana przez władzę i mówiła o tym na forum międzynarodowym, no ale jesteś doświadczonym dziennikarzem, wiesz, w jakiej autoiluzji, w jakim złudzeniu potrafią całe wielkie ośrodki medialne funkcjonować, świadomie bądź cynicznie. I tutaj mieliśmy nawet w Rzeczpospolitej takie komentarze, no Niemcy jednak z Rosją się dogadały, bo pamiętaj, to pamiętajmy, na pewno to też zwróciłeś uwagę na to, że to obnażenie się sojuszu niemiecko-rosyjskiego jest kompromitacją tych wszystkich, którzy gwarancję bezpieczeństwa dla Polski widzieli w oparciu się o Berlin. My od dawna mówiliśmy, oprzesz się o Berlin, to Berlin podzieli się tobą z Rosją albo przehandluje ciebie z Rosją za coś innego. To nie jest żadna droga do bezpieczeństwa. My mamy dwie drogi, sojusz ze Stanami Zjednoczonymi i o ile w Stanach jest pogoda dla takiego sojuszu, była za Trumpa, obecnie jest mniejsza, chociaż może trochę się budzą, i mamy drugą drogę, własne zbrojenia, silna armia. Obie te drogi są trudne i niczego nie gwarantują, no ale niech ktoś wskaże inną, lepszą, ta trzecia, czyli oparcie się o Niemcy, to ślepa uliczka. Dowiedzieli się o tym Ukraińcy, my też się o tym już na 100% dowiedzieliśmy, na szczęście w miarę wcześnie, że tak powiem. No rzeczywiście, bo wydatki na uzbrojenie w Polsce są spore, jak na oczywiście możliwości finansowe naszego kraju, Polski. No dobrze, tylko pytanie teraz, co myślisz, co dalej? To znaczy, no, dalej mamy grę nerwów, naprawdę bardzo istotna jest kwestia też olimpiady zimowej. Mówi się, że Chińczycy prosili Putina, żeby nie rozpoczynał interwencji na Ukrainie. Trudne pytanie, ale
czy rzeczywiście myślisz, że Rosjanie, jeśli rzeczywiście zaatakują, to jaka będzie reakcja świata, oprócz oczywiście tej mantry, czyli że to skandal, że to pogwałcenie praw międzynarodowych i tak dalej? No wydaje się, że ta sankcje, że te sankcje jednak będą i one będą dotkliwe, one będą Rosję sporo kosztowały, ale no być może Rosja jest w stanie ten rachunek zapłacić, ma kilkaset miliardów dolarów zgromadzone po prostu ze sprzedaży surowców i jest w stanie dość długo wytrzymać. Rosja stała się też od pewnego czasu samowystarczalna żywnościowo, to jest taki ważny argument, no to może nie to po prostu zbudowano takie wielkie farmy, prywatne kołchozy, które produkują na tych wielkich przestrzeniach. Oczywiście są tacy, którzy mówią, że Ukraińcy są na tyle uzbrojeni, że będą w stanie się obronić, a na pewno uczynią tę inwazję bardzo, bardzo kosztowną. Płynie pomoc ze świata. Polska też, to wczoraj o tym się dowiedzieliśmy przy okazji wizyty, przekaże między innymi zestawy Piorun. To są takie rozwinięte gromy, które potrafią zwalczać lotnictwo na niewielkie dystanse, mniej więcej kilometr, chociaż taki zasięg teoretyczny 4 kilometry, ale z taką inteligentną amunicją, która jakby tropi ten samolot czy śmigłowiec. W takiej wojnie, gdy się bronisz, to jest niezwykle ważna broń. Zwłaszcza jeśli chodzi o śmigłowce, których używa masowo armia rosyjska, używała. To nie dajemy jakichś śmieci Ukraińcom z postsowieckiej broni, tylko coś, co mamy najlepszego. Są tacy, którzy mówią, że Rosja nie jest w stanie złamać Ukrainy. Jakby my musimy też widzieć klęskę Rosji, to znaczy po 300 lat po umowie Pejeresławskiej 1655, o ile się nie mylę, czy 6, w której kozaczyzna przeszła na stronę moskiewską. Na swoją zgubę zresztą. Tak, zdradziwszy Rzeczpospolitą. No mamy jakby front na granicy ukraińsko-rosyjskiej. My sobie, Wojtku, tego nie wyobrażaliśmy parę lat temu. To było niewyobrażalne. I Putin jakby patrzy, słuchaj, on ryzykuje, że on po prostu umrze, czy straci władzę i będzie tym, który stracił Ukrainę. Więc on się miota. Są tacy, którzy mówią, że Rosja po prostu nie jest dziś w stanie Ukrainy zawrócić. Naprawdę ta wizyta w Kijowie pokazuje jednak okrzepłe, pewne siebie w takim dobrym sensie, świadome swoich możliwości i takie ambitne państwo. No ze swoimi problemami, z oligarchami, z korupcją, jasne. Ze znacznie niższym dochodem narodowym niż Rosja. Ale jednak państwo, które chce iść do przodu. Z drugiej strony, wiesz, w sierpniu 1939 roku też się wielu ludziom wydawało, że to kolejna chmura, która się rozmyje i po prostu ruszyli na wakacje. A nasza milionowa armia da sobie radę z gwarancjami sojuszników. Sojuszników już dzisiaj wiemy, że przynajmniej w tym momencie, w cudzysłowie. Jeszcze jedno bardzo ważne pytanie o Polskę, a właściwie o rolę Polski. Widzieliśmy piękną scenę, kiedy polska flaga stała obok flag największych sił dzisiaj, nie tylko w Europie, ale również na świecie. Jeszcze raz uważam, że nazywam trochę tę wizytę, którą ty relacjonowałeś jako dziennikarz premiera Morawieckiego, trochę jako wyprawę kijowską w takim pozytywnym oczywiście tego słowa znaczeniu. Czy Polska się umocniła? Czy pokazała, że potrafi zabiegać o sojusze, które nie są takie oczywiste dla unijnego technokraty, który, prawda, zawsze będzie patrzył tylko na to, co Komisja Europejska, czytaj Niemcy, zrobią, postanowią, albo co zlecą takiemu krajowi jak Polska? Czy Polska się z tego wybiła? Czy inaczej, wybiliśmy się, to wiemy, ale czy to był znak wczoraj, ta wizyta premiera? Myślę, że Polska ten egzamin historyczny w jakiejś mierze zdaje naprawdę celująco. Trudno się do czegoś przyczepić. Budujemy różnego rodzaju sojusze. Wczoraj nie było tego spotkania, o którym spekulowano w Wielkiej Brytanii, a więc Johnson, Morawiecki i premier Ukrainy, czyli powołania takiego nowego sojuszu. Do tego nie doszło. Nie wiem, czy to wynika z problemów wewnętrznych premiera Johnsona, czy może coś zostało niedopracowane, ale szukamy każdej możliwości. To my alarmujemy Europę w dużej mierze. Nasze poparcie dla Ukrainy jest niezachwiane. Oczywiście są w Polsce ludzie, którzy mają urazy do Ukrainy. Są to urazy często historycznie usprawiedliwione, ale jakakolwiek analiza wskazuje, że niepodległe państwo ukraińskie jest dla nas niezwykle cenne, bo stanowi po prostu bufor w relacjach z Rosją. Rosja to nie jest państwo, które połknie jeden kawałek i potem się zadowoli. Jest odwrotnie. Każdy podbój stanowi w przypadku Rosji jakiegoś rodzaju usprawiedliwienie do kolejnej agresji. Dajemy broń, dajemy wsparcie dyplomatyczne, moralne, jakiekolwiek możemy.
zdajemy ten egzamin. Bardzo serdecznie dziękuję. W takim razie musimy kończyć. Jacek Karnowski, redaktor naczelny Tygodnika Sieci. Dziękuję ci, Jacku, bardzo serdecznie. I za twoją dziękuję, relację. Wojtku, do usłyszenia. Dziękuję. Z Kijowa. Dziękujemy i widzimy się, drodzy państwo, za moment po tej mocnej relacji tego, co działo się wczoraj oczywiście w Kijowie. Wrócimy na polskie podwórko, bo tutaj też się trochę dzieje, a to już za momencik. Do zobaczenia.